No, tak to już jest z tą pogodą, że kiedy wyjeżdżasz rano, świeci słońce, a kiedy wracasz w okolicach godziny 18, jesteś już prawie że w domu, właściwie w domu, to pada deszcz. Postanowiłem, że mimo wszystko wypiję dzisiaj piwo przeznaczone szczególnie na okres letni. Piwo, które otrzymałem z Kościana, piwo domowe, jest to Witbier, a więc taki szczególny styl polecany do tego, żeby pić, kiedy jest ciepło, świeci słońce, kiedy ludzie chodzą w klapkach. Czemu nie? Postanowiłem na złość wszystkiemu, tej pogodzie, typowo właściwie wybrzeżowej, nie wiem jak to powiedzieć, generalnie na wybrzeżu w lecie trafić słońce to jak w lotka co najmniej czwóreczka. Póki mi kartka nie zmoknie, to szybciutko odczytam. Chodzi o warkę numer 7 z Kościana. Literka W. Jest to piwo domowe. Witbir stanowi tą warkę. Produkty użyte do tej warki to słód pilzneński 2,5 kg, co stanowi 38,5%. Słód pszeniczny 2,5 kg, co stanowi 38,5%, a więc typowy zasyp dla Witbira. Pszenica kilogram 15,4%. No, skoro słód pszeniczny, to rozumiem, że chodzi tutaj o dodatek niesłodowany, który podnosi treściwość, a więc kilogram jeszcze dodatkowo pszenicy. No i następny niesłodowany, można powiedzieć, zboże, płatki owsiane, pół kilo, czy czasami nie 440 gram, one są tak jakoś dziwnie sprzedawane, ale może pół kilo, 7,6% ogólnego zasypu. Drożdże to Fermentis Safe Brew WB06. Witbier na pszenicznych drożdżach. Skrzydka 11,5 gram. Chmielenie to Curaçao, suszona skórka słodkiej pomarańczy, czyli no w pewnym sensie mogę powiedzieć, że jest to wariacja Witbira. Chmiel. Tutaj wiele znaków zapytania. Rozumiem, że po prostu może nie wiadomo jaki chmiel. No pamięć jest ulotna. Proszę, to jest trochę zmoczona specyfikacja. Przejdźmy zatem do degustacji tego Witbira na słodzie pilzneńskim, słodzie pszenicznym, no właściwie nie słodzie, na pszenicy niesłodowanej. Dosyć zgazowany. Co w aromacie? No muszę powiedzieć, że w aromacie kolendra. Jednak dominuje kolendra, ale również akcenty mocne, akcenty pszeniczne. No jednak drożdży pszenicznych, nawet WB-ków, ciężko się ustrzec bardzo duża piana, wobec tego nalewam jak tylko mogę najsłabiej. Takie mam szkło awaryjne do Witbira, jako że to jest w sumie piwo pszeniczne, białe, belgijskie. Kolor możecie ocenić, proszę bardzo, tak to wygląda. Mocne zgazowanie. No nie wiem, czy nie za mocne czasami. Zobaczcie, tu jest szał. To wygląda troszeczkę jak na przegazowanie tak naprawdę. I bardzo bogata piana. No piany na bogate. Pół. Może na napisach się naostrzy, bo widzę, że no w jasnym tle, pod jasne tło to tak nie bardzo z tym nagrywaniem. Domowy Witbier. Dobrze, to teraz lecimy z oceną, póki nam ten deszcz nie zapada kompletnie. Co do piany, piana bardzo dobrze. Oj, ślimak, zginął ślimak. Piana bardzo dobrze zbudowana. No, nie jak w azocie, ale naprawdę drobnopęcherzykowa, trwała. Bardzo ciężko coś z nią zrobić. Jeżeli chodzi o. Nie nalałem drożdży, o kolor tego Witbira. Taki typowy, powiedziałbym, pszeniczniak w kolorze. Tyle, że bardzo klarowny, jak na pszeniczne piwo. A w Witbirze to akurat może być. Ciut za mocne, wydaje mi się, zgazowanie, ale zaraz ocenimy, co będzie w smaku tak naprawdę.
W aromacie dominuje kolendra. Może gdzieś się przebija pomarańcza, ale to bardziej chyba autosugestia. Krótko mówiąc, najpierw kolendra, a potem drożdże pszeniczne, które tutaj czuć. No i sporo pszenicy. W sumie niby 38,5%, ale jeszcze kilogram dorzucony, czyli 15% niesłodowanej pszenicy. Także no, może stąd ta piana. No, chciałbym rzec, że to typowy Witbier, jednakże muszę powiedzieć, że piwo jest na tyle mocno zgazowane, że trochę za mocno. To znaczy to zgazowanie gryzie w język. Tutaj nie zanotowałem w pamięci, jaki tu jest BLG, ale być może po prostu nie ma napisane. No tak, było. BLG 14 IBU 15. Mocne BLG jak na Witbiera. No i to podpada, to czuć. Ja teraz nie pamiętam granicy stylu, ale bodajże to jest lekko poza stylem, jeżeli się nie mylę. Albo na górnej granicy widełek z tyłu. Od 10, około 10 do, a może do 14 właśnie. Kurczę, no teraz mogę się mylić. Generalnie no, gdzieś tam moje Witbiery oscylują w połowie, czyli gdzieś tam na 12. No tutaj czuć, że jest to mocniejszy Witbier, krótko mówiąc. Trochę mi przeszkadza nagazowanie. Jest dużo ciała, ale jest rozgrzewająca, nie wiedziałem, że ja to powiem, ale jest rozgrzewająca goryczka alkoholowa raczej. Tu jest 15 IBU, więc nie sądzę, żeby cokolwiek tutaj, chociaż jest też wysoko, to 15 IBU. Bodajże do 20 jest styl, ale jeżeli się mylę, to oczywiście określę w napisach. No, goryczka jest zauważalna i to jest goryczka albo wynikająca z alkoholu, idzie w wytrawność bardzo mocną, albo jest to goryczka powodowana tym, że kolendra za długo została zagotowana. Mówi się, że kolendrę się wrzuca w dwóch etapach. Albo w 10, 15 do 10 minucie, albo 3 do 5. Moi znajomi wrzucają na 12 minucie, ale trzymają ją maksymalnie 10 minut, po czym wyciągają ją z gara. Zostawienie tej kolendry być może, jestem ciekawy, jak tutaj autor sobie poradził właśnie, być może spowodowało tą taką nie do końca przyjemną goryczkę. Bardzo ta goryczka przypomina taką goryczkę, wiecie, alkoholową. No, tutaj nie ma dużo alkoholu, chociaż z czternastki można by wyciągnąć co najmniej piątkę. Skórka słodki pomarańczy, no być może trochę w aromacie, w smaku jej nie czuć. Skórka słodkiej, skórka gorzkiej, jako curaçao została użyta. Ciekawe co by było, gdyby zamiast tej słodkiej pomarańczy dodać trawę cytrynową chociażby. Czy powstałaby jakaś wariacja białej ipy i Witbiera? Cóż, z pewnością no jest to wariacja Witbiera, tak? Bo na WBK-ach Witbier to tak nie do końca, jak już tu na S33. Ale sam tak mówię, a sam będę robił właśnie na gęstwie Łaista 3068 i na FM-kach 41. No jestem ciekawy, jakie będą efekty, to zachowam w pamięci ten smak. No bym się zdziwił, żeby ktoś na takim zadupie jak tutaj ktoś szedł. No taki, szczerze powiedziawszy, nie do końca Witbier tak naprawdę. Zalegająca, trochę przeszkadzająca, a nawet więcej niż trochę goryczka. Taka alkoholowo-kolendrowa. Ciut za mocne gazowanie, chociaż w tej chwili już, także to może było jakiś przegaz chwilowy. W tej chwili już jakby nie rzuca mi się to w oczy. Ani nie odkłada na języku.
Lubię gorycz, ale nie witbirze. Witbir ma orzeźwiać, pobudzać, dodać wspaniałych aromatów pochodzących delikatnych, nieprzekolendrowanych, łączonych z curaçao. Tutaj tego mi zabrakło. Mimo wszystko, jeżeli mogę pochwalić, to za kolor i za oczywiście za pianę. Lacing pomimo deszczu padającego, zobaczcie, też jest całkiem niezły. No i cóż, na pewno za aromat, z pewnością aromat jest bardzo przyjemny. Popracowałbym nad tą kolendrą. To jest najczęstszy błąd witbirów, że tam się go, te piwa się przekolendrywuje. Wobec tego z deszczowej Gdyni, browar Gdynia, żegna Was. Do zobaczenia przy następnej degustacji.